wójt gminy został poproszony o przybycie do Dobrowa na stadion Eremity Warty Dobrów. Trochę, żeby zobaczyć trening piłkarzy, trochę, żeby zobaczyć odnowione ze środków gminnych trybuny, ale najważniejszym powodem było wręczenie wyróżnienia od Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Wyróżnienie to jest szczególne. Przyznawane jest na koniec kadencji Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej jednemu samorządowcowi, który w sposób znaczny przyczynił się do rozwoju piłki nożnej. W tym rozdaniu wybór padł na Dariusza Ostrowskiego. Mamy taką miłą uroczystość. Wójt gminy, naszej gminy Kościelec, został wyróżniony przez Wojewódzki Związek Piłki Nożnej w Poznaniu. A o szczegółach tego wyróżnienia to opowie prezes Grzegorz Pietrzak. Poproszę. Chyba nie ma lepszej okazji, lepszego miejsca, żeby takie właśnie wyróżnienia wręczać tam, gdzie możecie trenować, gdzie możecie spełniać swoje zamiłowanie, gdzie możecie wygrywać mecze. Często tutaj jestem jako kibic i oglądam wasze zaangażowanie, ale to wszystko też dzięki zaangażowaniu władz klubu i zaangażowaniu gminy, która jest chyba największym sponsorem od wielu lat i dzięki tym nakładom finansowym, ale również tej życzliwości, która jest spotykana na każdy dzień, możecie tutaj w takiej atmosferze trenować. Kończy nam się kadencja władz Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej w latach 2016-2020 i tradycją stało się, że na koniec tej kadencji zawsze wyróżniamy w każdej strefie jednego samorządowca. Przypomnę, że nasza strefa konińska obejmuje kilka powiatów. Jest to powiat kolski, powiat turecki, powiat słupecki, koniński i wrzesiński. Także 5 powiatów i przez to, że w tej chwili jest pandemia, są te obostrzenia, nie możemy zaprosić pana wójta na to wydarzenie, na nasze wybory. Byłoby to jeszcze większe wyróżnienie pewnie, ale przyjechałem specjalnie tutaj, aby wręczyć panu Dariuszowi Ostrowskiemu tytuł lidera rozwoju futbolu. Serdecznie panie wójcie, gratuluję. Dziękuję bardzo. Wiem, że na pana można liczyć zawsze i myślę, że kolejne lata współpracy z Wartą Eremitą Dobrów, z Wielkopolskim Związkiem Piłki Nożnej będą przynosiły dalsze sukcesy. Jak spojrzymy za bramkę, to dzisiaj widzimy miejsce na boisko i myślę, że życzę, aby to boisko za jakiś czas w Dobrowie się spełniło. I myślę, że zawsze w takiej atmosferze będzie miło spędzać tutaj czas. Dziękuję. Serdecznie gratuluję tego wyróżnienia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, dziękuję. Również gratuluję. Dziękuję. No musimy, tak, musimy powiedzieć, że nam bardzo miło, że to ten pan wójt dostał takie wyróżnienie. Jest to również na wniosek klubu. I to jest nasze podziękowanie za to, co się dzisiaj dzieje na naszym obiekcie. Wszyscy widzimy te zmiany, że na stadion coraz ładniej wygląda i to myślę, że to nie jest koniec inwestycji, tylko będziemy dalej współpracowali i będziemy ulepszać naszą bazę klubową. Także gratuluję bardzo tego wyróżnienia i dziękuję za to, co pan wójt zrobił dla nas. Dziękuję bardzo i ja myślę tak, że na pewno bez was, i to jest oczywiste, tej nagrody bym nie otrzymał. I bez prezesa, który rzeczywiście tutaj bardzo prężnie działa i cały czas ze mną się tutaj kontaktuje i przekonuje po prostu o tym, że warto inwestować w ten obiekt. Co pewien czas oczywiście jakieś tutaj zmiany zauważamy, jakieś inwestycje robimy. I chcę powiedzieć również tak, jak zauważył pan prezes, jest tam miejsce na boisko. Przymierzamy się do tego, żeby odciążyć akurat to główne boisko, a wykonać tam pewien plac. Zastanawiamy się, w jakiej formie, nawet dzisiaj rozmawialiśmy, miałoby to wyglądać i myślę, że w niedługim czasie będziemy musieli już powoli myśleć o tym, żeby przygotować jakiś projekt i zadziałać w tym kierunku. Ja bardzo dziękuję za to wyróżnienie, naprawdę jest to dla mnie bardzo duże, ma duże znaczenie takie wyróżnienie, gdyż no, sport zawsze ceniłem i naprawdę lubię, jak coś się dzieje na terenie naszej gminy. To nie jest tak, że aha, mam drużynę, jejku, i ja ile muszę tak wyłożyć pieniędzy. Wręcz przeciwnie, cieszę się, że są wyniki. A nawet jeżeli cokolwiek się dzieje, jest jakaś młodzieżówka i tych wyników nie byłoby, a samo to, że spotykają się, to już jest naprawdę coś
wielkiego. I cieszę się, o, że mamy następców tutaj, tych młodych ludzi, którzy chętnie przychodzą, którzy no, chcą w życiu coś osiągnąć i myślę, że to jest przyszłość naszej gminy i może nie tylko. Także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Wam wszystkim, że jesteście tutaj, że gracie, trenujecie po prostu i chętnie przychodzicie na to. Jeszcze raz, Panie Prezesie, bardzo serdecznie dziękuję i też Panu Prezesowi, drugiemu Panu Prezesowi, który tutaj czuwa nad naszymi piłkarzami na terenie naszej gminy, ale przede wszystkim tutaj, jeżeli chodzi o Dobrów. Dziękuję bardzo. Wójt gminy zyskał tytuł lidera rozwoju futbolu. Gratulujemy wyróżnienia i życzymy determinacji we wspieraniu szeroko rozumianego sportu.